Heiser skomentował przejście Stockingera do PŚ. Oberwało się Prokopowi i Wellman. Kilka miesięcy temu Filip Heiser pożegnał się z pracą w Dzień Dobry TVN. Teraz postanowił skomentować odejście Roberta Stockingera z tej samej śniadaniówki i przejście do pytania na śniadanie. Oberwało się też Dorocie Wellman i Marcinowi Prokopowi, którzy są związani ze stacją TVN od prawie 20 lat. Filip Heiser odszedł z Dzień Dobry TVN w sierpniu 2023 roku. Przyznał wówczas, że został wezwany na dywanik. Dziennikarz poinformował, że zdecydował się zakończyć swoją przygodę z TVN, ponieważ jego działalność została uznana w stacji za konkurencję i złamanie zapisów umowy. Robert Stockinger przechodzi do pytania na śniadanie w TVP. Robert Stockinger, który od 13 lat pracował w TVN, postanowił pożegnać się ze stacją. Trudno opisać wszystko, co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji. Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego programu. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze, napisał na Instagramie. 19 stycznia Robert Stockinger wraz z inną prowadzącą, Joanną Górską, zadebiutował w śniadaniówce konkurencyjnej stacji. Dziennikarz przeszedł do pytania na śniadanie w TVP i wystąpił w roli gospodarza programu. Filip Heiser o Robercie Stockingerze. Wbił szpilę Prokopowi i Wellman. Filip Heiser niedawno udzielił wywiadu dla portalu Jastrząb Post. Prezenter powiedział, co myśli o transferze swojego kolegi z TVN, ja jestem zachwycony. Zachwycony tą decyzją szefostwa TVP. Temu facetowi się to należało jak psu Micha, powiedział. W dalszej części wywiadu Filip Heiser powiedział, że Robert Stockinger już dawno powinien zostać współgospodarzem DDTVN i był traktowany jego zdaniem niesprawiedliwie. Wyznał, że po otrzymaniu informacji o tym, że dziennikarz przechodzi do konkurencyjnej stacji, zadzwonił do niego z gratulacjami. W swojej wypowiedzi postanowił poruszyć też temat innych twarzy TVN. Oberwało się Wellman i Prokopowi. Masz DDTVN, jakieś takie zastane od lat te Prokopy, te Wellmany i nagle wchodzi on. Świeży, młody, charyzma, miły, sympatyczny, takie marzenie teściowej. I nagle jest słoneczko, chwalił kolegę Heiser.